Cześć. Ja akurat sobie produkuję tutaj takie rameczki drewniane. Naprodukowałem tego dosyć sporo, różne rozmiary. I przy tej okazji chciałem Wam przedstawić pewien pomysł, na który sam wpadłem całkiem niedawno, a wcześniej trochę się z tym męczyłem. Otóż już przechodzę do rzeczy. Zapewne znacie ten patent na wzmocnienie połączenia kątowego w ramce, czyli wykonujemy tutaj nacięcie i wklejamy taką lamelkę zrobioną z jakiejś listewki, akurat mam bukową, wklejamy ją tutaj, no i po związaniu kleju zostaje nam tutaj ten nadmiar, który musimy usunąć. Do tej pory starałem się usuwać ten nadmiar poprzez odcinanie piłą japońską. Jednak sposób taki jest dosyć pracochłonny. Łatwo też sobie tutaj uszkodzić ramkę zębami piły. Jakoś niedawno oświeciło mnie, że przecież mogę do tego celu wykorzystać frez palcowy z łożyskiem. Ustawiłem sobie frez tutaj w taki sposób, aby łożysko tutaj przesuwało się po ramce nad tą lamelą wklejoną. Dzięki temu frez idealnie zbiera nadmiar tej lameli, nie uszkadzając w żaden sposób ramki. Zaraz Wam pokażę, jak to przebiega. Zobaczcie, szybka operacja, pięknie tutaj lamela zrównana z krawędzią ramki. Delikatnie tylko wystarczy tutaj przeszlifować i mamy idealnie tutaj wykończoną tą ramkę. Prosty, bardzo szybki sposób, także polecam Wam taki właśnie patent na wzmocnienie połączenia kątowego w ramkach.